Cześć, jesteśmy zespołem Majestic Roleplay i wróciliśmy, aby podzielić się z wami dobrą wiadomością, ponieważ seria dużych aktualizacji się nie kończy, a w tym filmie opowiemy o dwóch nowych systemach. Nie będziemy się długo ociągać, usiądź wygodnie i zaczynajmy. Wkrótce dla graczy będzie dostępny nowy system kontenerów. Wydarzenie codziennie o 18 zioł na terenie portu, gdzie spróbujesz swojego szczęścia, aby zdobyć dowolny samochód z oferty salonu samochodowego Majestic Motors. Losowanie kontenerów w dwóch wariantach. Aukcja w weekendy oraz loteria w dni robocze. Podczas rozpoczęcia aukcji system powiadomi graczy powiadomieniem w ogólnym czacie i na telefony komórkowe. To oznacza, że w strefie rozładunku pojawiają się kontenery z samochodami, w którym jest gwarantowana drogocenna nagroda. Początkowa stawka dla każdego z 8 kontenerów na aukcji wyniesie 2 miliony dolarów, a standardowy czas handlu wyniesie 45 min. Jeżeli gracz podnosi stawkę 1 min przed końcem, aukcja zostanie wydłużona o 30 sek. Zwycięzcy aukcji otrzymają powiadomienie o wygranej, po czym będą musieli podjąć decyzję, czy zabrać samochód dla siebie, czy od razu sprzedać go za 5% więcej niż jego cena sprzedaży dla państwa. Jeśli gracz nie zdąży dokonać swojego wyboru, nagroda trafi na magazyn rynku, a pojemnik, w którym znajdowała się najcenniejsza nagroda, zostanie podświetlony różnymi świątecznymi efektami. Drugi rodzaj losowania to loteria kontenerów, która odbywa się od poniedziałku do piątku o 18:00. Po rozpoczęciu wydarzenia pojawi się znacznik, który pozwala na otwarcie menu loterii. Gracze muszą zgromadzić 15 milionów dolarów i przynajmniej 4 uczestników do rozpoczęcia rozgrywki. Przy założeniu, że bank jest już zebrany, minimalna stawka od jednego gracza wyniesie 300 tysięcy dolarów. Im wyższy zakład, tym większe szanse na wygraną. Podobnie jak aukcji, wszyscy uczestnicy dostaną SMS-a i powiadomienie na czacie. 3 zwycięzców zostanie wyłonionych losowo, którzy w odpowiedniej kolejności otworzą dowolny z 4 kontenerów, a koszt 4. kontenera zostanie automatycznie podzielony między pozostałych uczestników. Cały dalszy proces jest identyczny z aukcją. Nic trudnego. Jeśli kiedykolwiek pracowałeś w instytucji państwowej i musiałeś zatrzymać naruszycieli porządku publicznego, na pewno wiesz, ile niuansów trzeba mieć na uwadze, aby prawidłowo wypełnić bazę danych. Od teraz cały proces aresztowania będzie odbywał się w grze znacznie szybciej. Wszystko, czego potrzebuje pracownik, to podanie danych o aresztowaniu w nowym polu menu interakcji Aresztuj gracza. Dodano okres skazania, zapis skazania, kwota kaucji i artykuł oskarżenia. Tak, tak, nie myliłeś się. Teraz gracze mają możliwość wyjścia z więzienia za kaucją, a wszystkie wyroki zostaną zarejestrowane. Nowy własny parametr statystyk postaci jest dostępny w menu F2. Osoba skazana za poważne przestępstwo nie będzie mogła zatrudnić się w państwowej organizacji przez pewien czas, ale będzie mogła zwrócić się do pracowników rządu, aby spłacić swoje przestępstwo. Interfejs tabletu instytucji państwowych uległ zmianie. Tabele baz danych przetworzone i zoptymalizowane. Stali się bardziej wygodni i zrozumiali. Ujawniono pełne informacje o podejrzanym, w tym powód poszukiwań, który jest systemowo wydawany za próbę kradzieży samochodu lub napadu, co pozwoli pracownikom ocenić niebezpieczeństwo poszukiwanego. Struktury przestępcze unikają ścigania, popełniając przestępstwa, pozostając w masce bez konsekwencji systemowego ścigania. Przepraszam, dzwonią do mnie. Cześć! I aby nie przegapić przeglądów kolejnych nowości Majestic Roleplay, subskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia. Więcej informacji i aktualizacji w mediach społecznościowych. Do zobaczenia na serwerach Majestic Roleplay.